Witam ponownie w Sculptrisie, w którym będziemy zajmowali się tym razem dynamiczną teselacją, czyli automatycznym procesem dodawania nowych komponentów, czy też dzielenia siatki. No dobrze, ja do tego celu może nie będę wykorzystywał standardowej kuli, tylko załaduję obiekt, który utworzyłem w Sculptrisie na bazie kuli. I w tym celu zwracamy uwagę na dolne przyciski w skrzynce narzędziowej, dokładnie tych 6 przycisków. One głównie służą nam do zarządzania naszymi scenami i obiektami. Tak więc mamy możliwość tworzenia nowej sceny z kulą. Z planem. Możemy następnie zapisać nasz projekt, otworzyć. W tym przypadku Sculptris korzysta ze swojego natywnego rozszerzenia, jak i możemy również wyeksportować model, nad którym pracujemy do pliku OBJ, a następnie otworzyć go w innej aplikacji. Jak i inną siatkę możemy również zaimportować do Sculptrisa, korzystając z polecenia import. Ja w tym celu po prostu skorzystam z Open, czyli otworzę plik projektu Sculptrisa, przejdę na dysk twardy. Wybiorę plik i otwórz. I w tej sytuacji program pyta się, czy mam utworzyć nową scenę, czy też mam obiekt dodać do tego, co już znajduje się otwarte w programie. Ja w tym przypadku korzystam z New Scene. OK, i obiekt został wprowadzony. No dobrze, skorzystam na samym początku ze skrótu W, tak aby móc wyświetlić siatkę. Pamiętajmy również o przycisku w tym miejscu, Wireframe. OK. I tak, spoglądając na obiekt, widzimy, że miejscami są bardziej zagęszczony, a miejscami siatka nie jest po prostu gęsta. I wynika to oczywiście z tego, w jakim obszarze jakie detale się znajdują. Tak więc, czym więcej detali, tym wymagana jest większa gęstość komponentów. OK, to co jest najpiękniejsze w tym programie, to fakt, iż kompletnie nie musimy się tym przejmować, gdyż odpowiednie zagęszczenie pojawia się po prostu na obiekcie automatycznie. W zależności od tego, w jakiej odległości do obiektu pracujemy, jaką średnicę ma nasze narzędzie oraz gdzie znajduje się położenie suwaka detale. Czyli tak, jeśli ja przykładowo skorzystam z takiej odległości w stosunku do obiektu, wyłączę invert, mam aktywne narzędzie draw, a następnie kliknę i przeciągnę, to możemy zauważyć, że generalnie gęstość siatki pozostaje taka sama, aczkolwiek komponenty oczywiście zostały przesunięte w przestrzeni. I skorzystam z Ctrl Z. I tak, jeśli chodzi o liczbę komponentów, to możemy obserwować dokładnie, iloma trójkątami dysponujemy, spoglądając w lewy dolny narożnik naszego programu. Tak więc w tym przypadku jest to przeszło 420 tysięcy trójkątów i końcówka to 56. Kliknę, przeciągnę jeszcze raz. I ta wartość się nie zmieniła. No dobrze, jeśli jednak ja zmniejszę średnicę mojego narzędzia i w tym celu skorzystam z Shift i z pokrętła myszy. Dobrze. OK. A następnie zacznę przeciągać po powierzchni. To widzimy automatycznie, że wartość, czy też liczba moich trójkątów dramatycznie się zwiększa. OK. Skorzystam z Ctrl Z i może nawet wybiorę jeszcze mniejszą średnicę narzędzia. OK, zobaczmy teraz, jak wygląda sytuacja. I widzimy, w jaki sposób wartości są aktualizowane. Już przeszło 430 tysięcy trójkątów. Spoglądając także na samą siatkę, widzimy, że zagęszczenie jest o wiele większe, tak więc ja może przybliżę się do obiektu. OK. I widzimy, w jaki sposób program po prostu dzieli komponenty. W taki sposób, aby móc uzyskać odpowiednie detale, które nanosimy na powierzchnię obiektu. Tak więc jest to wykonywane lokalnie. Według mnie super funkcja. Nie musimy kompletnie martwić się o to, co dzieje się w tle programu, tylko po prostu rzeźbimy. OK, może rozważmy inną sytuację. Ja w tym przypadku przywrócę średnicę narzędzia, tak więc dosyć duża średnica. Skorzystam z Ctrl Z i cofnę zmiany edycyjne. Tak więc druga zależność to odległość pomiędzy kamerą a samym obiektem. Tak więc ja mogę generalnie nawet pracować z dużą średnicą, jednakże w momencie, w którym zaczynam się przybliżać do obiektu, to średnica tego narzędzia w stosunku do obiektu po prostu maleje. I wprowadzając jakiekolwiek zmiany, chociażby z takiej perspektywy, również przyczynia się do zwiększenia ilości trójkątów na modelu. Czym bliżej, tym większe zagęszczenie. I skorzystam z Ctrl Z. Cofnę operację kilka razy do tyłu.
I zobaczmy jeszcze raz, jak wygląda sytuacja tym razem w połączeniu z parametrem detale. Tak więc na razie ten parametr jest dosyć nisko ustawiony, tak więc przejdę może w tą okolicę i skorzystam z klej. Ok, troszeczkę pomniejsze średnice narzędzia i w tym przypadku przeciąganie powoduje, że właściwie na siatce nie występują żadne zmiany, tak więc trójkąty nie są dodawane. Ja skorzystam z parametru detale i widzimy, że sytuacja już jest troszeczkę inna. Tak więc program automatycznie zagęścił siatkę, wartość trójkątów wzrosła, tak więc widzimy, że na ten proces wpływ ma kilka czynników. Czyli średnica narzędzia, odległość narzędzia, czy też właściwie naszej kamery do obiektu, jak i parametry detale. Ja proponuję teraz zobaczyć, w jaki sposób prezentuje się narzędzie, które pozwala nam zmniejszać liczbę komponentów lokalnie. W tym celu korzystamy z odpowiedniego pędzla redukcji, skrót Y. Wcześniej przeciągnę sobie w taki sposób. OK, wskażę narzędzie. Średnica dosyć duża jest, siła również i kliknę. Przeciągnę, widzimy, że zmiany są niewielkie. OK, kliknę jeszcze raz i widzimy, że już te zmiany są troszeczkę lepsze. Jeszcze raz kliknę i w ten sposób redukuję zagęszczenie siatki lokalnie. Automatycznie oczywiście widzimy, że wpływamy na poziom detali, które występują na siatce, tak więc jeśli będziemy mieli do czynienia z detalami typu pory skórne i tak dalej i zaczniemy posługiwać się tym narzędziem, to oczywiście wszystkie te detale zostaną utracone. Jednakże to narzędzie możemy wykorzystywać w różnego typu okazjach, czasami jednak siatka się zagęści nie tam, gdzie byśmy chcieli i wtedy możemy właśnie korzystać z tego narzędzia, również odległość do obiektu tutaj odgrywa rolę. Okay. Dwa razy przeciągłem i zredukowałem zagęszczenie w tym miejscu. Które właściwie nie było zbyt potrzebne, aczkolwiek powstało z racji tego, iż używam tutaj narzędzia Draw z funkcją klej. Tak więc taki spadek powstał właśnie w tym miejscu, w momencie, w którym zaczynam przeciągać, ten spadek łagodnieje. Ok. Tak więc oczywiście musimy tutaj zaplanować naszą pracę. I właściwie workflow ze Sculptrisem powiązany z dynamiczną teselacją polega głównie na tym, iż w pierwszym etapie staramy się pracować w dosyć dużej odległości do obiektu, coś w tym stylu. Modyfikujemy go na różne sposoby, staramy się po prostu nie zagęszczać za bardzo tej siatki, a następnie potem przybliżamy się do obiektu, wprowadzamy detale, ewentualnie redukujemy występowanie tych trójkątów. Przykładowo w tym miejscu nie są potrzebne. Ok, przybliżę się. I możemy wykonywać tego typu właśnie zabiegi. I właściwie na sam koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej funkcji, mianowicie Subdivide All, czyli podziel wszystko. W tej sytuacji po prostu po kliknięciu tego przycisku powodujemy, że zagęszczenie siatki jest wykonywane na samym obiekcie. Ok, tak więc w tym przypadku z 400 tysięcy przeszedłem na 1 600 tysięcy trójkątów. Właściwie na tym etapie chciałem zakończyć. Chciałem tylko po prostu przedstawić dynamiczną teselację w programie Sculptris. Jeszcze kilkakrotnie będziemy wracali do tego zagadnienia przy wykorzystywaniu innych narzędzi, gdyż po prostu nasza siatka cały czas reaguje na to, co z nią robimy i wtedy będę się zatrzymywał i starał się zwracać uwagę na różnego typu niuanse. Tak więc zapraszam do kolejnej lekcji.